Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia i w dniu dzisiejszym mam takie małe przygotowania, ponieważ już ogromnymi krokami zbliża się wymarzony wyjazd na wymarzony urlop. Więc zabieram Was razem ze mną właśnie na te moje przygotowania, no a już później właśnie do tego miejsca i już nie mogę się doczekać, ponieważ będzie to zupełnie inne zwiedzanie niż te podczas właśnie mojej pracy. Tak się dzisiaj jeszcze ładnie złożyło, że w końcu jesteśmy wszystkie wolne z moimi koleżankami, dlatego umówiłyśmy się w Dubai Mall na obiad. Ja postanowiłam, że pojadę sobie tam troszeczkę wcześniej, żeby właśnie zrobić jeszcze jakieś mini zakupy, trochę pobuszować po tych sklepach, bo dawno mnie tam nie było. No i będę czekała właśnie na moje koleżanki, żeby wspólnie się w końcu spotkać, porozmawiać, no i coś smacznego na mieście zjeść. A jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami i na pewno nie przegapić właśnie vlogów, które już będą kolejnymi vlogami z mojego urlopu, no to serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A dla wszystkich, którzy mnie subskrybują, serdecznie, serdecznie Wam dziękuję. Słuchajcie, ja już dotarłam do Dubai Mall, jestem właśnie w Nike i tak naprawdę sama nie wiem, czego tutaj szukam. Po prostu powłóczę się tutaj po tych sklepach do czasu, aż przyjadą moje koleżanki. Ja już mam mini zakupy zrobione i się okazało, że jedna z moich koleżanek przyjedzie wcześniej, więc idziemy na kawę. Słuchajcie, jedna z moich koleżanek, oczywiście wiadomo kto, Monik, która jeszcze nie zaczęła vlogować, I'm still waiting for your vlogs, przybyła, już zdążyłyśmy sobie wypić kawę, wszystkie sklepy przechodzić, a dwóch jeszcze naszych innych koleżanek nie ma, ponoć już się zbliżają, my już szliśmy do restauracji, zamawiamy zaraz jedzenie, no i będziemy zajadać. Jesteśmy teraz w Maku, tutaj na lotnisku i zamówiliśmy dwie porcje dużych frytek, ale te frytki są naprawdę duże, o wiele większe, nie wiem czy to tak widać w kamerze, o wiele większe niż w Maku w Polsce czy właśnie w Londynie. Mamy tu Big Tasty, ogromną kolę, tutaj są bodajże małe frytki i słuchajcie, wrap, ale wrap akurat mnie rozczarował, zobaczcie jaki malutki. Słuchajcie, właśnie odkryliśmy, że tutaj w Dubaju McDonald's ma normalnie takie rozmiary jak w Stanach. Zobaczcie tutaj, jaka wielka jest ta kola. To jest właśnie największy rozmiar. Chwilą Wam mojego wrapa malutkiego pokazywałam, natomiast był on bardzo smaczny z jalapeno. A teraz słuchajcie, zobaczcie jak wygląda Big Tasty. Zobaczcie jaka wielka buła. Big taste. Very big taste. But I don't know. It's nice. Słuchajcie, musiałam się przesiąść, żeby tutaj właśnie do Was przemówić, ponieważ siedzimy dalej w McDonaldzie na lotnisku w Dubaju. W poprzednim miejscu za mną była jakaś maszyna
do robienia kawy, cały czas tam buczała. Nie mogłam nic do Was z tamtego miejsca powiedzieć. Przyleciał tutaj mój chłopak z Londynu. Ja właśnie z domu tutaj do niego przyjechałam, ponieważ mamy kolejny, w zasadzie on ma kolejny lot, to będzie mój pierwszy dzisiejszy lot. Lecimy na nasz urlop. Plan jest taki, żeby się najeść na lotnisku, a w samolocie chcemy sobie tylko odpocząć, wyspać się i bezpiecznie wylądować. Ja tutaj się do Was dogrywam, ponieważ ostatnio widzieliście mnie z moimi koleżankami właśnie na spotkaniu w Dubai Mall. Później nic się nie działo specjalnego. Przed samym właśnie tutaj wylotem, jak możecie zauważyć, miałam robione rzęsy, miałam również robione paznokcie. No i w ogóle chciałam się z Wami podzielić taką dla mnie dość radosną nowiną, ponieważ dokładnie w dniu dzisiejszym właśnie, gdzie towarzyszą mi naprawdę takie pozytywne emocje, ponieważ no jak Wam mówię, lecę na mój wymarzony urlop. Również się wydarzyło coś takiego niespodziewanego dla mnie, ponieważ słuchajcie, dostałam moją pierwszą wypłatę z YouTube'a. Ja generalnie chciałam wszystkim podziękować, którzy na bieżąco oglądają moje filmiki, subskrybują, komentują, zostawiają łapki w górę. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję Wam za Wasze wsparcie. No i również cieszę się, że naprawdę podobają Wam się moje odcinki. Ja tutaj na YouTubie nagrywam, no już zbliża się wielkimi krokami drugi rok. Jeszcze nie 2 lata, ale wielkimi krokami te 2 lata się zbliżają. Odcinki też niestety nie są jakoś tak regularnie wstawiane. No wiecie, staram się. Na początku pamiętam, w ogóle były nieregularnie. Chyba tam jeden raz na miesiąc coś wrzuciłam. Później się spięłam i wrzucałam 2 odcinki tygodniowo. Natomiast od pewnego czasu wstawiam te odcinki raz w tygodniu, w soboty. Ponieważ tak jak wiecie, no ja jednak łączę tego YouTube'a również pracując. Bo tak jak wiecie, bądź nie, jeżeli jesteście tutaj nowi na moim kanale, ja pracuję jako stewardesa dla linii lotniczej Emirates. A prowadzenie tutaj kanału na YouTube sprawia mi ogromną radość. Jest to taka też właśnie duża pamiątka dla mnie, ponieważ staram się te moje wszystkie takie fajniejsze podróże, momenty, chwile właśnie na kanale moim uwiecznić. Powiem Wam, pomalutku zbieram się, żeby faktycznie ten kanał jak najbardziej rozwijać. Wymyślam już, jakie by tutaj może nowe treści wprowadzić do tego kanału, bądź właśnie być bardziej regularną. Natomiast tak jak już wspominam, łączenie jednak pracy tutaj z nagrywaniem do najprostszych nie należy. Natomiast zapewniam Was, że się postaram. Oprócz tego przelewu z YouTube'a, już za chwileczkę powiem Wam, jaka to była kwota. Również chciałam podziękować wszystkim, którzy postawili mi kawę. Dziękuję Wam naprawdę serdecznie, z całego serca, jest to tak przemiłe. Ale dobra, już nie przedłużając, ponieważ na pewno najbardziej wszystkich interesuje tutaj właśnie ta kwota. Ja jakoś specjalnie o pieniądzach nie chcę tutaj dyskutować. I teraz tak, powiem Wam, zarabiać zaczęłam dopiero po uzyskaniu 1000 subskrybentów oraz przekroczenia oglądania moich filmików. Tam bodajże był limit 4000 godzin, więc to też się nie liczy od początku samego założenia mojego kanału. No bo ponieważ jak wiecie, no ja od samego początku nie miałam tego 1000, musiałam sobie na niego zapracować. No i tak jak wspomniałam, po prawie 2 latach prowadzenia kanału, taka regularność, no średnia, mam już na kanale ponad 100 filmików. Słuchajcie, moja pierwsza wypłata to dokładnie 373 zł. Więc tutaj to nie są informacje, tutaj się nie chcę niczym chwalić.
Po prostu chciałam dać taką informację, może co niektórych to zainteresuje, może właśnie nowych twórców interesuje, jak tutaj wyglądają zarobki właśnie dla osób rozpoczynających swoją przygodę na YouTubie. No i słuchajcie, w związku z tym, że mój kanał już zaczął zarabiać malutkimi kroczkami, do tego zostały mi postawione kawy, za które naprawdę serdecznie, serdecznie Wam dziękuję. Jak już wspominałam, chcę ten kanał rozwijać, dlatego wszystkie te środki chciałabym właśnie przeznaczyć na rozwój tego kanału. Słuchajcie, właśnie mam w planie zakup jednej rzeczy i planuję zakupić tę rzecz właśnie w miejscu, do którego się teraz wybieramy. Mam nadzieję, że zmotywuje mnie to właśnie również tutaj do działania częstszego na YouTubie, a my za chwileczkę będziemy uciekali właśnie naszą podróż i już na pewno kolejny filmik będzie właśnie vlogiem z tego wymarzonego urlopu. My znowu zmieniliśmy miejscówkę, natomiast nadal jesteśmy tutaj na lotnisku, teraz jesteśmy w Koście. Ponieważ powiem Wam, strasznie smakuje mi tutaj matcha. Tak jak nie przepadam za bardzo za Kostą, tak naprawdę matcha jest tutaj wyśmienita. Nie wiem, czy tak samo smakuje w Polsce, nawet nie wiem, czy w Koście w Polsce również jest dostępna matcha. Natomiast tutaj w Dubaju jak najbardziej ją polecam. A do miejsca, do którego się wybieramy, tam to w ogóle to miejsce słynie z matchy. Więc już na pewno możecie się domyśleć, gdzie lecę. A na pewno wiedzą ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, ponieważ tam wstawiam na bieżąco relacje, więc jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, serdecznie Was zapraszam, link w opisie.